aus dem ersten Timotheusbrief. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Kapitel 2. Drugi rozdział. Das ganze Kapitel. Cały rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. Der Apostel Paulus hat zwei Briefe nach Ephesus gesandt. Apostoł Paweł wysłał dwa listy do Efezu. Den Epheserbrief und den ersten Timotheusbrief. List do Efezjan i pierwszy list do Tymoteusza. Ten Timotheus war in Ephesus. Gdyż Tymoteusz był w Efezie. Und es ist interessant, diese beiden Bücher zu vergleichen. Jest to rzeczą interesującą, aby te dwie księgi porównywać. Und ich spreche jetzt nicht vom lehrmäßigen Inhalt dieser Bücher. I nie mówię teraz o tej pouczającej treści tych dwóch ksiąg, sondern von der Zielrichtung, die Paulus hat, wenn er diese beiden Briefe schreibt. Ale mam na myśli ten cel, jaki Paweł miał na myśli, pisząc te dwa listy. Die große Zielrichtung im Epheserbrief ist das Herz. Tym najważniejszym celem w liście do Efezjan to jest serce. Das Innere des Menschen. To wnętrze człowieka. Und wenn ich einen Vers zeigen darf, der denn diese Zielrichtung zeigt, dann ist es Epheser 3. I gdybym mógł teraz pokazać jeden wiersz, który obrazuje ten cel i ten kierunek, to jest to Efezjan, trzeci rozdział. Kapitel 3, vers 17. Trzeci rozdział, wiersz 17. Efezjan 3, 17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne.
aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Die Zielrichtung im ersten Timotheusbrief ist das Äußere. A tym celem pierwszego listu do Tymoteusza to jest to, co jest zewnętrzne. Ich möchte Kapitel 3 vorstellen. Chciałbym przedstawić wiersz z trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. In Vers 15. 15 wiersz. Wo er schreibt, auf das, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Jak czytamy w drugiej linijce, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. In diesem Brief geht es um das Verhalten. W tym liście właśnie chodzi o sposób zachowywania się. Es gibt Brüder, die sehr betonen, dass es auf unser Herz ankommt. Są tacy bracia, którzy bardzo to podkreślają, że najważniejsze chodzi o nasze serce. Andere Brüder sagen, wichtig ist das Äußere. Inni bracia znowu mówią, najważniejsze jest to, co zewnątrz. Und die Antwort der Schrift ist, beides ist wichtig. A odpowiedź z Pisma brzmi, obydwie rzeczy są ważne. Dass unser Herz erfüllt ist, von der Person des Herrn Jesus. Aby nasze serce było wypełnione osobą Pana Jezusa. Aber dass auch unser Verhalten gottgemäß ist. Ale również, aby też i nasze zachowanie było zgodne z Bogiem. Mein Herz könnt ihr nicht sehen. Mojego serca nie możecie zobaczyć. Aber mein Verhalten könnt ihr sehen. Ale możecie zobaczyć, jak ja się zachowuję. Das Verhalten und das ganze Zielrichtung im ersten Timotheusbrief. I to zachowywanie się, które jest tym celem, dlaczego został napisany pierwszy list do Tymoteusza. Zielt auf unser Verhalten, das sichtbar wird vor den Menschen. Kieruje się w tym kierunku, żeby pokazać nam to, że nasze zachowanie jest widoczne przed ludźmi. Damit Timotheus wusste, i też aby Tymoteusz wiedział, wie man sich benehmen soll im Haus Gottes. Jak ma się zachowywać w domu Bożym. Das ist sein Anliegen in diesem Brief. O to właśnie chodzi Pawłowi w tym liście. Und hier wird der Gläubige im Haus Gottes gesehen. Tutaj wierzący jest widziany wewnątrz domu Bożego. Und zwar denkt Paulus nicht nur an die Zusammenkünfte der Versammlung. A mianowicie Paweł nie tylko myśli o tych wspólnych zgromadzeniach się wierzących. Nein, er denkt an unser ganzes Verhalten. In gewissem Sinn sind wir immer im Haus Gottes. Nie, ale jemu chodzi o całe nasze zachowanie się, bo w pewnym sensie my zawsze znajdujemy się w domu Bożym. Dass unser Verhalten im Alltag, nasze zachowanie się na co dzień, in Beziehung steht zum Haus Gottes. Łączy się właśnie z domem Bożym. Das ist das Thema dieses Briefes. Taki jest temat tego listu. Paulus, der Ältere, schreibt an den Jüngeren Timotheus. Paweł, ten starszy, pisze do młodego Tymoteusza. Paulus hatte keine Kinder. Paweł nie miał dzieci, aber hatte ein Kind. Ale miał jedno dziecko. Ein Kind im Glauben. Miał dziecko we wierze. Das war Timotheus. A to był właśnie Tymoteusz. Und er macht ihm bekannt die Grundsätze des Hauses Gottes. I on właśnie tutaj objawia mu zasady domu Bożego. Und im ersten Kapitel macht er klar. I w pierwszym rozdziale on tutaj jasno pokazuje, dass im Haus Gottes in der Zeit der Gnade, in der wir leben, że w domu Boży, w tym czasie łaski, w którym my żyjemy, nicht der Grundsatz des Gesetzes gilt, nie obowiązuje zasada zakonu, sondern der Grundsatz der Gnade, ale obowiązuje zasada łaski. Und der Grundsatz der Gnade beschreibt er sehr einfach in Kapitel 1, Vers 5.
I tą zasadę łaski on w prosty sposób opisuje w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu. Er sagt das Endziel des Gebotes. On tutaj mówi tym celem końcowym przykazań. Das ist das Gebot der Gnade. To jest to przykazanie łaski. Ist Liebe. To jest właśnie miłość. Liebe zum Herrn. Miłość do Pana. Aber gelebt in einem reinen Herzen. Ale przeżywana w czystym sercu. Das ist nicht wie die Welt. To nie tak jak ten świat. Die Liebe hat in der Finsternis. Im Dunkeln. Który miłuje w ciemności. Nein, es ist Liebe im Licht. Nie, tutaj chodzi o miłość w światłości. Und das ist soll verbunden sein mit einem guten Gewissen. A to powinno być połączone jeszcze z dobrym sumieniem. Das führt dahin, dass wir uns immer wieder reinigen. A to ma doprowadzić do tego, abyśmy ciągle na nowo oczyszczali się. Wenn irgendetwas vorgefallen ist in unserem Leben, das dem Herrn nicht gefallen kann. Jeżeli coś wydarzy się w naszym życiu, co nie podoba się Panu. Und dann verbunden zweitens mit einem ungeheuchelten Glauben. A do tego po drugie połączone z wiarą nieobłudną. Im zweiten Kapitel zeigt er, a w drugim rozdziale pokazuje, dass das Haus Gottes ein Bethaus ist. Że dom Boży jest domem modlitwy. Im Haus Gottes wird gebetet. W tym domu Bożym modlą się. Das war schon mitgeteilt in Verbindung mit dem Tempel in Jerusalem. To już było przekazane nam w związku z przeznaczeniem tej świątyni w Jerozolimie. In Jesaja 56, vers 7. W Izajasza 56 rozdział, 7 wiersz. Sagt Gott, mein Haus soll ein Bethaus genannt. Bóg powiedział, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Das ist das Thema dieses zweiten Kapitels. Taki jest temat tego drugiego rozdziału. Und es ist sehr beeindruckend, mit welcher Weise Paulus durch den Geist Gottes inspiriert diese Dinge vorstellt. I to wywiera wielkie wrażenie, w jak wielkiej mądrości Paweł, inspirowany przez Ducha Świętego, o tych rzeczach tutaj pisze. Paulus war ein klarer Denker. Paweł był człowiekiem, który myślał bardzo jasno. Der systematisch vorgeht, wenn er uns die Wahrheit vorstellt. On systematycznie zdąża do przodu, przedstawiając nam prawdę. Und wenn er jetzt sagt, dass Haus Gottes ist ein Bethaus. I jeżeli on teraz mówi, że dom Boży jest domem modlitwy, dann zeigt er uns in der ersten Hälfte des ersten Verses, to pokazuje nam to w pierwszej połowie, w pierwszego wiersza, vier verschiedene Arten des Gebets. Cztery różnorodne rodzaje modlitwy. Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung. Błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia. Flehen sind konkrete Bitten. Błagania to są konkretne prośby. Das ist, was der Herr wünscht in der Gebetsstunde. To jest właśnie to, czego sobie Pan życzy, aby było zanoszone w czasie godziny modlitewnej. Dass wir konkrete Bitten ihm vortragen. Abyśmy konkretne prośby mu przedstawiali. Gebete zeigen, dass wir bittend kommen. Modlitwy pokazują tutaj, to słowo pokazuje obrazowo, że my przychodzimy w nastawieniu proszącym. Wir können dem Herrn nichts befehlen. My nie możemy niczego nakazać Panu. Nein, wir kommen als bittende zu ihm. Nie, my przychodzimy do Niego jako proszący. Im Bewusstsein, dass wenn er uns erhört, tej świadomości, że jeśli on nas wysłucha, dass das nur Gnade ist. To tylko jest łaska. Fürbitte, das dritte, ist eigentlich der vertraute, gewohnte Umgang mit dem Herrn. Prośby to jest określenie takiego życia
w ścisłej społeczności z Panem. Das wird gespürt in der Gebetsstunde. Czuje się to w godzinach modlitewnych, dass die Brüder, die beten, że bracia, którzy się modlą, dass sie auch persönlich einen vertrauten Umgang mit dem Herrn haben. Że i również oni mają taki osobisty związek i stosunek z Panem. Im zweiten Teil des ersten Verses, w drugiej części tego pierwszego wiersza, zeigt er die Gegenstände des Gebets. Przedstawia nam tutaj te przedmioty tych modlitw. Für wen man beten darf. Za kogo właśnie można się modlić? Erstens für alle Menschen. Po pierwsze, za wszystkich ludzi. Manche Brüder beten das so. Niektórzy bracia modlą się tak. Sie sagen, wir beten für alle Menschen. Oni mówią, modlimy się za wszystkich ludzi. A Paulus meint natürlich nicht, dass wir das so sagen sollen. Paweł naturalnie nie miał tego na myśli, abyśmy właśnie w ten sposób to wypowiadali. Das ist nicht falsch. To nie jest błędne. Aber es ist nicht die Bedeutung dieses Satzes. Ale nie jest takie nie jest znaczenie tego wiersza. Nein, es bedeutet, dass wir für alle Arten Menschen beten dürfen. Nie, ten wiersz oznacza, że wolno nam modlić się za wszystkie rodzaje ludzi. Für Männer und Frauen. Za mężów i za niewiasty. Für Erwachsene und Kinder. Za dorosłych i za dzieci. Für Gläubige und Ungläubige. Za wierzącymi i za niewierzącymi. Für Treue und für Untreue. Za wiernymi i za niewiernymi. Ale Menschen sind Gegenstände unserer Gebete. Wszyscy ludzie mają być przedmiotem naszych modlitw. Und zweitens sagt er für Könige und die in Hoheit sind. A po drugie mówi za królów i za wszystkich przełożonych. Das bedeutet, dass wir auch für die Männer in unserem Land, die in der Regierung stehen, beten. A to oznacza, że modlimy się również za tych mężów, którzy znajdują się w rządach naszych krajów. Das ist eine wichtige Aufgabe. Jest to bardzo ważne zadanie. Und jetzt kommt das dritte. I teraz następuje trzecia rzecz. Er zeigt jetzt die für welche Ergebnisse wir beten sollen. Paweł pokazuje też i o co mamy się modlić. Dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Dass wir ein ruhiges i spokojne życie wiedli. In aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. We wszelkiej pobożności i uczciwości. Was bedeutet das ein stilles und ruhiges Leben? Co to oznacza, to właśnie ciche i spokojne życie? Bedeutet das, dass wir uns bequem setzen können in einen weichen Stuhl? Czy to oznacza, że chcemy zasiąść wygodnie w miękkim krześle? Und unser Leben hier auf Erden genießen? I cieszyć się naszym życiem na tej ziemi? Das meint Paulus nicht. Nie, abyś Paweł tego nie miał na myśli. Er meint, dass unsere Regierung die Ordnung aufrechthalten kann. On ma na myśli to, aby rządy nasze potrafiły utrzymać porządek. Damit wir frei zusammenkommen können. Abyśmy mogli się w wolności zgromadzać. Und damit wir das Evangelium verbreiten. I abyśmy mogli również i rozpowszechniać Ewangelię. Ich möchte einen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 9. Chciałbym jeden wiersz przeczytać z Dziejów Apostolskich z 9 rozdziału. Vers 31. 31 wiersz. Dzieje Apostolskie 9:31. Vers 31. Tymczasem zbór, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei,
Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Das ist also das Ziel, warum wir für unsere Regierung beten. To jest właśnie cel, dlaczego mamy modlić się za rządami naszymi. Dass ihr Arm gestärkt wird. Aby ich ramię było wzmocnione. Und das Gegenteil von einem ruhigen und stillen Leben. I aby to, co jest przeciwstawne spokojnemu i cichemu żywotowi, ist Revolution. Nie nastąpiło, a mianowicie rewolucja. In einem Land, wo Revolution ist, bo w kraju, w którym występuje rewolucja, wo das Faustrecht gilt, tam w tym kraju, w którym obowiązuje prawo pięści, wo das Böse nicht mehr bestraft wird, tam w tym kraju, w którym zło nie jest karane, da können wir nicht mehr ruhig zusammenkommen. To nie będziemy mogli się spokojnie zgromadzać. Und da können wir auch das Evangelium nicht verbreiten. I nie będziemy mogli rozpowszechniać Ewangelii. Darum ist es wichtig für die Regierung zu beten. Dlatego jest to ważne, aby modlić się za rządy. Wir denken vielleicht, unsere Regierung ist fest durch politische Aktivität. My może myślimy sobie, że rządy nasze cechują się bardzo wielką polityczną aktywnością. Aber unsere Regierung ist fest durch die Gnade Gottes. Ale nasze rządy są umacniane dzięki łasce Bożej. Und wenn sie die Ordnung aufrechthalten kann, i jeżeli jakiś rząd potrafi utrzymać porządek, dann ist es eine wunderbare Gnade Gottes. To wtedy cieszymy się przecudowną łaską Bożą. Wir sehen dann das vierte. I czwartą rzecz tutaj oglądamy. Ab Vers 3. Od trzeciego wiersza. Bis Vers 6. Do szóstego wiersza. Vers 7. Do siódmego. In welcher Gesinnung wir beten sollen. W jakim usposobieniu mamy się modlić? Wir kennen Gott als einen Heiland Gott. My znamy Boga jako Boga Zbawiciela. Das ist, wie Gott sich offenbart hat in dieser Zeit der Gnade. To jest właśnie sposób, w jaki Bóg objawił się w tym obecnym czasie łaski. Er wird schon im Alten Testament manchmal Heiland genannt. On już też i czasami w Starym Testamencie nazywany był Bogiem Zbawicielem. Aber das ganze Maß des Heiland Gottes wurde offenbar. Ale pełna miara tego Boga Zbawiciela została objawiona, als sein Sohn auf Erden kam, gdy jego syn przyszedł na ziemię und starb am Kreuz auf Golgatha. I umarł na krzyżu Golgoty. Und dadurch hat Gott sich als Heiland Gott offenbart. I w ten sposób Bóg objawił się jako Bóg Zbawiciel. Der große Charakter des Heiland Gottes ist Barmherzigkeit. A tym wielkim charakterem, cechą charakteryzującą Boga Zbawiciela to jest właśnie łaska. Liebe, das ist das Herz Gottes. Miłość to jest to, co jest w sercu Bożym. Gnade ist das, was er uns gibt, ohne dass wir etwas verdient haben. A łaska to jest to, że On nam daje coś, na co nie zasłużyliśmy. A barmherzigkeit ist der verlängerte Arm der Gnade. A miłosierdzie to jest przedłużenie tej ręki łaski. Ramienia łaski. Das ist, wenn Gott uns begegnet. A dzieje się to wtedy, gdy Bóg wychodzi nam naprzeciw. Wenn wir durch eigene Schuld ins Elend geraten sind. Jeżeli my z powodu własnej winy wpadniemy w biedę. Mit so einem wunderbaren Gott haben wir es zu tun. Z tego rodzaju cudownym Bogiem mamy do czynienia. Er ist ein Heiland Gott. On jest Bogiem Zbawicielem. Der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Który nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zginienie. Nein, er will, dass alle Menschen errettet werden. Nie, on chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Das ist hier nicht sein Ratschluss. Tutaj nie jest mowa o jego postanowieniu.
denn sein Ratschluss kommt immer zustande. Gdyż jego postanowienie zawsze się wypełnia. Nein, wenn Paulus hier sagt, Gott will, nie, jeżeli Paweł tutaj mówi, Bóg chce, dann ist das der Wunsch seines Herzens. To mowa jest o życzeniu jego serca. Wir wissen, dass nicht alle Menschen errettet werden. My wiemy, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Als unser Heiland auf Erden kam, gdy nasz Zbawiciel przyszedł na tą ziemię, hat er vom schmalen und vom breiten Weg gesprochen. On mówił o wąskiej i o szerokiej drodze. Den schmalen Weg, wo wenige gehen, ta wąska dróżka, na której niewielu zdąża, der Weg zum Himmel, ta droga do nieba, und der breite Weg zur Hölle, i ta szeroka droga do piekła. Und ich glaube, dass es das Herz unseres Heilandes geblutet hat, innerlich geweint hat. I ja myślę, że serce naszego Zbawiciela musiało wewnętrznie płakać i krwawić. Als er sagte, viele sind es, die diesen Weg gehen. Gdy musiał powiedzieć, a wielu jest takich, którzy tą drogą idą. Und dennoch bleibt bestehen. A pomimo tego dalej trwa i to. Es ist der Wunsch Gottes, dass alle gerettet werden. Że życzeniem Bożym jest, aby wszyscy byli zbawieni. Aber der Mensch muss auch wollen. Ale człowiek musi też chcieć. Wir gehen ans Ende der Bibel. I teraz przejdźmy do końcowych stronic Biblii. Kapitel 22, Offenbarung 22. Objawienie 22 rozdział. Vers 17, die zweite Hälfte. Und wenn da dürstet. 17 wiersz, druga połowa. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Wer da will, kto nehme chce, das Wasser des Lebens umsonst. Niech weźmie to darmo, tą wodę żywota. Gott ist einer, sagt jetzt Paulus. Paweł mówi, Bóg jest jeden. Und einer Mittler. I też jeden pośrednik. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Und es geht hier jetzt nicht darum, dass er Mittler ist zwischen uns und Gott. I tu nie chodzi tak bardzo o to, że on jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Das ist er natürlich für uns Glaubende auch. Naturalnie on dla nas wierzących jest nim. Aber es meint Paulus hier nicht. Ale Paweł tego nie ma tutaj na myśli. Nein, er meint, er ist Mittler zwischen Gott und uns Menschen. On ma na myśli tutaj to, że on jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami, ludźmi. Es gibt im Wort Gottes zwei große Bewegungen. W Słowie Bożym oglądamy dwa wielkie poruszenia czy ruchy. Die eine Bewegung ist von oben nach unten. Jeden ruch to jest z góry na dół. Und die andere Bewegung ist von unten nach oben. A drugi ruch to jest z dołu do góry. Und es gibt Stellen, die uns zeigen, dass der Herr Jesus Mittler ist zwischen uns Menschen und Gott. Są takie miejsca, które nam pokazują, że Pan Jezus jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Ich denke an einen Vers im ersten Petrusbrief. Myślę teraz o pewnym wierszu w liście Piotra. Da schreibt Petrus. Tam Piotr pisze. Es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, Sünder gelitten. Raz kiedyś Chrystus za grzeszników cierpiał. Der Gerechte für die Ungerechten. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Auf das er uns zu Gott führe. Aby nas do Boga przyprowadził. Aber hier geht es darum, dass er von Gott zu uns Menschen gekommen ist. Ale tutaj w tym rozdziale chodzi o to, że on od Boga do nas ludzi przyszedł. Dieser Gott, der das unzugängliche Licht bewohnt. Ten Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną. Das schreibt der Apostel in diesem Brief an Timotheus in Kapitel 6. To apostoł pisze w tym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale. Gott in seiner Absolutheit kann niemand sehen.
Bóg w jego absolutnej postaci nie może nikt oglądać. Aber er hat sich offenbart. Ale on siebie samego objawił. Als ein Heiland Gott. Jako Boga Zbawiciela. Als ein Gott, der barmherzig ist. Jako Boga, który jest miłosierny. Und er hat den Beweis gegeben, dass er den Herrn Jesus als Mittler gab. I na dowód tego dał Pana Jezusa jako pośrednika. Und eben dann nicht zwischen Menschen und Gott. A mianowicie nie, aby był pośrednikiem pomiędzy ludźmi a Bogiem. Nein, zwischen Gott und Menschen. Nie, pomiędzy Bogiem a ludźmi. Der Mensch Jesus Christus. I człowiek Jezus Chrystus. Der sich selbst gab. Który siebie samego dał. Als Lösegeld für alle. Jako okup za wszystkich. An gewissen Stellen der Schrift wird uns mitgeteilt. W pewnych miejscach Pisma jest nam pokazane, dass der Herr Jesus sich gab als Lösegeld für viele. Że Pan Jezus dał siebie samego jako okup za wielu. Da meint er die Gläubigen, die er mit Gott versöhnt hat. A tu i w tym miejscu ma na myśli wierzących, którzy zostali z Bogiem pojednani. Aber hier meint er das göttliche Angebot an alle Menschen. Ale tutaj ma na myśli tą boską ofertę do wszystkich ludzi. Es geht mir jetzt nicht darum, das Evangelium vorzustellen. I nie chodzi mi teraz o to, żeby przedstawiać Ewangelię, sondern es geht mir darum, in welcher Haltung wir den Menschen begegnen sollen. Ale mnie chodzi o to, w jakim nastawieniu my powinniśmy wyjść naprzeciw ludzi. Und in welcher Haltung wir für die Menschen beten dürfen. I w jakim nastawieniu mamy się modlić za ludźmi? Ich weiß nicht, ob jemand hier ist. Nie wiem, czy w tej sali jest ktoś taki, der lange für eine Person gebetet hat, vielleicht für ein eigenes Kind. Który długo się modlił o konkretną osobę, może na, to być własne dziecko. Und es hatte keine Wirkung. I nie miało to żadnego skutku. Nein, es wurde noch schlimmer. Nie, stawało się jeszcze coraz to gorzej. Und dann hat man die Hoffnung aufgegeben. I wtedy zarzucono nadzieję. Und hat aufgehört zu beten. I zaprzestano modlić się. Dann hat so jemand vergessen, dass er einen Heiland Gott vertreten darf, wenn er betet. I w ten sposób ten ktoś zapomniał, że może stawać przed Bogiem Zbawicielem. In diesem Charakter dieses Heiland Gottes im Gebet für Menschen einstehen. I że w tym charakterze tego Boga Zbawiciela wstawiać się za ludźmi. Das zu verkündigen war Paulus der Apostel. I aby to ogłaszać apostoł Paweł. Er war ein Herold und Apostel. Stał się tym heroldem i apostołem. Er hat diese Wahrheit ausgerufen. On tą prawdę głośno wypowiedział. Und er hat diese Wahrheit bekleidet mit apostolischer Autorität. I tą prawdę przyodział w autorytet apostolski. Und jetzt zeigt er die sittlichen Voraussetzungen für das Gebet. I teraz on pokazuje te moralne uwarunkowania dla modlitwy. In vers 8 bis vers 15. Od 8 do 15 wiersza. Das muss gesehen werden in Verbindung mit dem Gebet. To wszystko, co tu jest napisane, musimy widzieć właśnie jako coś, co łączy się z modlitwą. To unterscheidet er die Männer von den Frauen. I w tym urywku on rozróżnia mężczyzn od niewiast. Er spricht nicht von Brüder und Schwestern. On nie mówi tutaj o braciach i siostrach. Sondern er spricht von Männer und Frauen. Ale on mówi tu o mężczyznach i niewiastach. Und Männer, wenn sie beten, i mężczyźni, gdy modlą się, zeigt er, was für sittliche Voraussetzungen dazu nötig sind. Pokazuje im, jakie są potrzebne uwarunkowania moralne, aby się modlić.
Er sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. On mówi, ja chcę, aby na mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Eigentlich bei jeder guten Gelegenheit, wo wir beisammen sind. W zasadzie w przypadku każdej dobrej sposobności, gdy jesteśmy razem. Will Gott, dass die Männer beten. Bóg życzy sobie tego, aby mężczyźni się modlili. Ich denke an mein Erlebnis vor 40 Jahren. Myślę teraz o moim przeżyciu przed 40 laty. Da war ich frisch verlobt mit meiner Verlobten. Wtedy byłem akurat świeżo zaręczony z moją narzeczoną. Und ich musste ihre große Verwandtschaft besuchen. I miałem za zadanie odwiedzić wielką jej rodzinę. Und auch ihr Großvater. Również jej dziadka. Ein Bruder schon 80 Jahre alt mit einem weißen Bart. Brata, który miał ponad 80 lat z białą brodą. Wir haben ihm so einen Besuch gemacht. I my odwiedziliśmy go. Und dann, als wir weggehen wollten, a gdy chcieliśmy już odejść, to sagt er, wir wollen noch beten. Wtedy on powiedział, ale pomódlmy się. Oder wenn wir uns irgendwie besuchen. A więc jeżeli my gdziekolwiek się nawzajem odwiedzamy, ist es oft die Gelegenheit, bevor wir weggehen, to bardzo często jest na pewno taka sposobność, zanim się rozejdziemy, dass die Männer beten. Aby mężczyźni się modlili. Das ist eine schöne geistliche Gewohnheit. Jest to bardzo piękne i duchowe przyzwyczajenie. Und es sollen heilige Hände aufgehoben werden. I mają być wznoszone święte ręce. Das müssen wir nicht auslegen, dass wir die Hände hochhalten müssen. Te miejsce nie musimy koniecznie tak wykładać, że mają być nasze dłonie podniesione. Allerdings denke ich manchmal, dass es noch gut wäre. Ale tak poza tym, to myślę, że byłoby też i to dobre, wenn Brüder so lange Gebete sprechen. Że jeżeli bracia długie modlitwy wypowiadają, wenn wir nämlich die Hände aufhalten müssten, że wtedy, gdyby mieli mieć cały czas podniesione ręce, da würden wir nach einer gewissen Zeit müde. To po pewnym czasie ręce by były już zmęczone. Ich sage das mit großer Freimütigkeit. Ja mówię to, mając tak wielką swobodę to powiedzieć. Weil ich eben vorhin gesehen habe, dass alle Brüder kurz gebetet haben. Bo właśnie pół godziny temu zauważyłem, że wszyscy bracia modlili się krótko. Nein, es geht darum, reine Hände aufzuheben. Nie chodzi o to, aby czyste ręce podnosić. Dass nicht ungerichtete Sünden sind in unserem Leben. Aby w naszym życiu nie było nieosądzonych grzechów. Und dann soll man beten ohne Zorn. I należy modlić się bez gniewu. Gebet ist schon ein Kampf. Modlitwa sama w sobie już jest walką. Aber es ist nicht ein Kampf gegeneinander. Ale to nie ma być walka jeden z drugim. Ich erlebe manchmal, ja czasami coś takiego przeżywam, dass die Brüder gegeneinander beten. Że bracia modlą się jeden na drugiego. Oder dass man das Gebet gebraucht, um dem anderen eine Ermahnung zu sagen. Albo że używają modlitwy, aby komuś drugiemu udzielić napomnienia. Das ist ein Missbrauch des Gebets. To jest nadużywanie modlitwy. Ich sage deutlich, das ist ein Verbrechen. Ja mówię to dobitnie, to jest przestępstwo. Wenn wir das Gebet gebrauchen, um den anderen anzuklagen oder gegen den anderen aufzutreten. Wtedy, gdy będziemy modlitwy używali po to, aby skierować się przeciwko drugiej osobie. Wir sollen beten miteinander. Mamy modlić się wspólnie in Dingen, in denen wir übereingekommen sind. W sprawie tych rzeczy, w których uzgodniliśmy, że będziemy się modlić.
Ohne Zorn. Bez gniewu. Ohne zweifelnde Überlegung. I bez bez powątpiewania. Das ist ein tiefes Vertrauen in unseren Gott. A to oznacza, że mamy głębokie zaufanie do naszego Boga. Das sind die drei Charakterzüge der Männer. Takie są trzy cechy charakteryzujące mężczyzn. Und ich möchte jetzt noch etwas sagen über das gemeinsame Gebet. A chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat tej społecznej modlitwy. Der Bruder, der betet im gemeinsamen Gebet. Brat, który w tej społecznych modlitwach bierze udział i modli się, der führt die anderen. Ten brat też i prowadzi pozostałych. Er führt die Gedanken der anderen. On prowadzi właśnie myśli pozostałych. In einer gewissen Weise herrscht er über die anderen. I w pewnym sensie on tutaj panuje nad innymi. Indem er Anliegen vor Gott legt. Przez to, że te sprawy, okoliczności przedkłada Bogu und dabei die Gedanken der anderen führt. I w tym względzie on prowadzi myśli pozostałych. Darum beten wir auch nicht in der Gebetsversammlung in Ich-Form. Dlatego też i w tym zgromadzeniu modlitewnym nie modlimy się w formie pierwszej osoby, ja. Wir beten in Wir-Form. My modlimy się w tej formie liczby mnogiej, my. Denn wir sind uns bewusst, dass wir die anderen führen und mit den anderen beten. Gdyż jesteśmy tego świadomi, że innych prowadzimy i wir führen die Gedanken der anderen. I prowadzimy myśli pozostałych. Das ist jetzt wichtig, wenn wir zu den Frauen kommen. I jest to bardzo ważne wiedzieć, zanim przejdziemy do tematu niewiast. Ab Vers 9 wird uns die sittliche Voraussetzung der Schwestern der Frauen gezeigt. Tutaj od wiersza 9 jest nam pokazane moralne uwarunkowania niewiast. Ich weiß nicht, wie Vers 9 bei euch übersetzt ist. Nie wiem, jak wiersz 9 jest u was przetłumaczony. In manchen Übersetzungen steht hier. W niektórych tłumaczeniach jest tutaj napisane. Ebenso will ich auch, dass die Frauen beten. Że podobnie też i chcę, aby niewiasty się modliły. Aber das ist jedenfalls falsch übersetzt. Ale to jest fałszywe tłumaczenie. Der Apostel will nicht, dass die Frauen beten. In der Gebetsstunde. Gdyż apostoł Paweł nie chce, aby niewiasty modliły się w trakcie godziny modlitewnej. Aber er will, dass die Frauen, die anwesend sind in der Gebetsstunde. Ale on chce, żeby te niewiasty, które są obecne na godzinie modlitewnej, dass sie durch zwei Dinge charakterisiert werden. Aby charakteryzowały się dwoma rzeczami. Erstens durch ihr äußeres, ihre Kleidung. Po pierwsze, aby ich ubiór był przyzwoity. Und zweitens durch gute Werke. A po drugie, aby cechowały się dobrymi uczynkami. Eine Schwester sagte einmal zu mir im französischen Sprachraum. Pewna siostra w tych rejonie Szwajcarii, gdzie mówi się po francusku, powiedziała do mnie. Bei den Brüdern achtet man auf das, was sie reden in der Versammlung. W przypadku braci zwraca się uwagę na to, co oni mówią w zgromadzeniu. Bei den Frauen schaut man, wie sie angezogen sind. A w przypadku niewiast spogląda się na nie, w jaki sposób są ubrane. Ist nicht ganz falsch. To nie jest błędne spostrzeżenie. Wir sehen hier, dass der Apostel wünscht, dass die Frauen sich schmücken. My tutaj widzimy, że apostoł życzy sobie tego, aby niewiasty się przyozdabiały. Gott weiß, dass Frauen sich gerne schmücken. Bóg dobrze wie o tym, że niewiasty chętnie się przyozdabiają. Aber er will,
dass sie auf die rechte Weise sich schmücken. Ale on chce, aby one we właściwy sposób się przyozdabiały. In bescheidenem Äußern. Właśnie w tym powściągliwym zewnętrznym wyglądzie. Und dann sagt in Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. A następnie, aby występowały skromnie i przyzwoicie. Die Kleidung soll schamhaft sein. Ich przyodzienie ma być. Sie soll aber auch der Sitte entsprechend sein. Ma być skromne przyodzienie odpowiadające tej moralności. Es geht nicht darum, dass die Frauen sich kleiden wie die Frauen vor 100 Jahren. Tu nie chodzi o to, aby niewiasty się przyodziewały tak, jak przyodziewały się niewiasty przed 100 laty. Nie ich normami. Nicht mit Gold und Perlen oder Kurs. Może być zgodny i nie stroić się panując w złoto i perły i kosztowne szaty. Sondern die Schwestern dürfen sich auszeichnen durch gute Werke. Ale siostry mają się cechować dobrymi uczynkami. Das ist ein großes Arbeitsfeld unserer Schwestern. To jest und er sagt dann, eine Ehre in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. A następnie powiem mu, wolę, wie kobieta niech się pracy uczy w cichości in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. A następnie głośno mówi kobieta. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. I nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Dieser Satz macht klar, dass Frauen nicht beten können in der Gebetsversammlung. Te zdania jasno pokazują, że niewiasty mają się nie modlić w godzinach modlitewnych. Denn dann, wenn sie laut beten würden, würden sie die Gedanken auch der Männer prowadziły myśli i mężczyzn. Sie würden auch über den Mann herrschen. I w ten sposób by panowały nad mężami. Und sie würden auch gewisse Lehrwahrheiten ausdrücken in den Gebeten. I pewnego rodzaju prawdy nauczające wyrażałyby również w swoich modlitwach. Gdyby modliły się na głos, to nie powiemy, wtedy żałby zaś kobiety właśnie zeigt dann zwei Gründe, warum Gott das so nauczać. Noch über den Mann zu herrschen. I pokazuje od razu dwa powody dla stworzenia. Adam wurde zu Bóg tak erst gebildet und danach Eva. Erste Grund najpierw został stworzony Adam, potem Eva. Und der zweite Grund ist der Sündenfall. A drugim powodem to jest właśnie upadek w grzech. Adam wurde nicht die Schrift zeigt eigentlich deutlich, dass der Mann verantwortlich war für den Sündenfall. Pismo dobitnie to pokazuje, że był mężczyzną odpowiedzialnym za upadek w grzech był mężczyzna Adam. Gott hat Adam verantwortlich gemacht. To był Adama za to właśnie ukaraną czynią była właśnie Adama za to odpowiedzialna. Und das ist der zweite Grund, warum Gott das so anordnet hier. A to jest właśnie drugi powód tego, dlaczego Bóg to tak zarządził. Er beschließt dann diese Ausführung über das Gebet. Betrogen wurde dotyczącą modlitwy, indem er den Zustand Frauen była właśnie Ewa. Und das ist auch ein Wort. Wir wissen um die Folgen des Sündenfalls. My nie wiemy, jakie są następstwa tego upadku w grzech i słowa łaski Dlatego, my mamy jeszcze czącą jezu,
mężczyźni muszą tak dużo pracować. Nie, i teraz natomiast też i słowa musi on w pocie dotyczyć. Wiemy, jakie są następstwa tego upadku w grzech. Für den Mann.